Cześć, nazywam się Emilia Karczewska, jestem instruktorką metody kinezjotaping. Pokażę Wam dzisiaj aplikację w obrębie kanału nadgarstka. Wykorzystam do tego dwa rodzaje taśmy. Taśmę Gold i taśmę Performance Plus. Taśma Fingerprint Gold wykorzystywana jest do terapii w obrębie powięzi, więc dlatego też wykorzystam ją do techniki mięśniowo-powięziowej w obrębie grupy zginaczy. Rozrywamy sobie środkową część taśmy, umieszczając trzeci, czwarty lub drugi, trzeci palec. Rozciągamy prostowniki. Na części grzbietowej umieszczamy tylko w początek taśmy, która jest, nie ma znaczenia dla aplikacji. Dopiero wyjściowa aplikacja znajduje się po stronie zginaczy, dlatego też musimy rozciągnąć daną strukturę. Rozciągamy sobie całą grupę zginaczy, dochodząc do kanału nadgarstka. Możemy sobie objąć daną strukturę taśmą, idąc w kierunku przyczepu początkowego. Aktywujemy klej. Jako następna z aplikacji, wykorzystująca taśmę już Performance Plus, wykorzystam tutaj technikę przestrzenną w obrębie kanału nadgarstka. Pacjent trzyma daną strukturę luźno. Rozrywam sobie środkową część taśmy, umieszczam ją w obrębie napiętej struktury nadgarstka. Rozciągnięcie taśmy jest bardzo lekkie, do 35%, po czym przykładam do skóry, doklejam pozostałą część taśmy, doklejam sobie bez napięcia w obrębie grzbietu dłoni. I tak też mamy gotową aplikację w obrębie nadgarstka lub stopy. Warto wykorzystać klej dodatkowy ze względu na to, że jednak dłoń się poci. Trzeba jednak zaktywować bardziej taśmę. Także dziękuję bardzo.